ciekawe. Jak sami wiecie, jestem po rozwodzie już 15 lat. Tak wyglądała moja ex. W tle, całkiem niedaleko, teściu z bratem. A tu macie teściową jej zajebiste sąsiadki. Nie, to jest osiedlowy monitoring. Zawołać po imieniu? Baśka! Cześć kochani, witajcie serdecznie. Jeżeli podobnie jak ja wysłaliście swoje dzieci na 3 tygodnie na obóz, na wczasy, a dziwnym trafem od 5, 4, 6 dni nie dzwonią, nie piszą, nie kontaktują się, nie pytają, to nic się nie przejmujcie, bo być może faktycznie jest tak, że po prostu spędzają dobrze ten czas, są szczęśliwe i są zadowolone. I po prostu zwyczajnie nie mają czasu, żeby zadzwonić i powiedzieć, że u nich wszystko w porządku. Sami wiecie, bo my jako dorośli też czasami wpadamy w takie towarzystwo, że jak zaczynamy się fajnie bawić, to zapominamy gdziekolwiek zadzwonić się odezwać. Ale jest też druga strona tego medalu. Może nie dzwonią, dlatego że znajdują się w bardzo ciulatej sytuacji. Są zamknięte na przykład w jakimś szałasie, w jaskini, siedzą wśród lwów, niedźwiedzi czy wilków. No właśnie. Nie wiem jak wy, ale ja się zbieram. Jadę zobaczyć. Ja tylko tak króciutko dla was, kochani, dla waszej informacji, że jeżeli myślicie, że skończył się cyrk sprzed 2 lat, to muszę was poinformować, że WHO właśnie ogłosiło, że realnym zagrożeniem dla nas wszystkich jest małpia ospa. Także zapraszamy. Cyrk 2 zaczyna się od wczoraj tak naprawdę. Trzymajcie się. Przyjeżdża Arty do Zakopanego i się dowiaduje. To już jest cyrk 2, tak? No. Tak? Słuchajcie, przyjeżdża sobie do Zakopanego. I się z kolegą i kolega do mnie mówi: patrz, kto to jest Gerard Wolski? Jak podaje Medonet, Gerard Wolski to znany krytyk przymusu szczepień, segregacji sanitarnej oraz obostrzeń pandemicznych z Zakopanego. Zasłynął między innymi tym, że próbował Andrzejowi Dudzie wręczyć 2 ciupagi hańby. Ale nie przyjmuję. I słuchajcie, w tym momencie... Ale teraz... I ja wam powiem, ja powiem. W tym momencie ten pan mówi: ja pierdolę, ja pierdolę. Nie przegnuj. Ja pierdolę. No tak, jak ja się cieszę, że ja nie jestem taki zindeksowany. My też się zapytaj się, kto to jest Artur Bacabacowski. I proszę. No to pytam. Kto to jest Baca Artur Bacowski? Jak podaje Wiadomości, Artur Baca BACOWSKI, gwiazda programu Vlogbox TTV, prowadzący autorski program kulinarny U Bacy na Cacy oraz właściciel restauracji na Tawa, Chorzowskich Krupówkach. Ale to jeszcze nie to, jeszcze nie to. A to teraz mnie zaimponowali? Zaimponowali mi! Dobra, a teraz jeszcze raz, było inaczej. Było inaczej. Było powiedziane. Tak. Baca Artur Bacowski, kto to? Jak podaje horekatrends.pl, Artur Baca Bacowski, restaurator z Chorzowa, opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zapowiada bunt przeciwko nowym obostrzeniom i zaprasza jeszcze więcej gości. Jeszcze lepiej, kurwa! Otwieramy się razem, mówi Bacowski. Słyszałem? Jeszcze lepiej, ja tego nie... Dawaj jeszcze raz. Artur Baca Bacowski, kto to? Jak podaje Na Temat, Artur Bacowski, właściciel restauracji Cyprysek Góralska Zdrowa Żywność, spacerował bez maski po terenie szpitali, by zrobić relację na Facebooka. Pozdrawiamy foliarzy. Dokładnie, pozdrawiamy foliarzy. Pozdrowienia dla was. Powiedz, chleb jemy w piątek? Ale bez litery by. To co, widzimy się w piątek? Czy nie ma co śmiać, bo PiS wprowadza nowy podatek. Od męża młodszego będziemy płacić podatek od luksusu. Od męża w tym samym wieku będzie podatek obrotowy. A jak mąż jest starszy od ciebie kobieto, to będziesz płacić podatek od nieruchomości.
Co ja sobie w kościele, a przede mną dwie babuszki stoją i jedna do drugiej gada. Kryśka, właśnie puściłam cichacza. A tamta druga do niego, do ty lepiej sobie zmień baterię w aparacie słuchowym. Dzień dobry, rolada i kluski śląskie? U was rolada i kluski? Nie, nie, nie. Jeszcze a rolada i kluski? Zamawialiście rolada i kluski? Tak, no już. Bardzo proszę, co by smakowało? Zapraszam również na Facebooka Cyprysek Góralska Zdrowa Żywność, na YouTube'a Ubacy na Cacy Hopsasa TV oraz na Insta Ubacy na Cacy. Dzięki, daj suba. Hej!